Witajcie w kolejnym odcinku. Seria The Long Dark. Lodowy prześladowca. Coś tu dudni mi dzisiaj. Pokój inaczej. Ale drzwi zamknąłem, bo jest gorąc. Fala gorąca znowu leje się z nieba. Tak czy siak w poprzednim odcinku trochę się zgubiliśmy. Nie zaszliśmy tam, gdzie mieliśmy zajść. Więc w tym odcinku puścimy się na dół i przejdziemy jeszcze raz tą ścianę całą po lewej. Przed domkiem. Żeby wykluczyć, że to było wcześniej. No i ruszamy, jak tam stoimy z zapasami. Przepalimy po drodze, pióra bym zostawił. Zróbmy tu jakieś zarządzanko szybkie. Już tam parę rzeczy odłożyłem. Nim wcisnąłem nagrywanie, zabieramy legendarne skarpetki elitarne. Itemek kolekcjonerski. No i łamałem się przez chwilę, czy nie pójść te rękawice taktyczne, ale 650 gram ekstra. Nie. Za dużo. Może kiedyś. Zobaczmy, jak tam warunki. Dobra, widoczność jest. Myśmy poszli tak i nic nam to za specjalnie nie dało, ziomb sakramencki. No to pewnie, jedz na trasę. Nie wiem, czy nie wezmę kawałka nawet. Ile tu zostało? Kilo. Dobra, opuszczamy to. Tą piękną chatkę w środku nikąd. I lecimy. Licząc na to, że okno pogodowe będzie się trzymać cały czas. To gdzieś tam na dole być może jest to wyjście. Chociaż tam kurczę mocne skosy widzę. No nie mówcie. Nie mówcie, że to cały czas pod nosem było. Jeszcze tu rzucona pochodnia jakby leżała, to już bym zwątpił totalnie. No i trochę go przyciśniemy, będziemy się w jaskini odkuwać. Pytanie, czy coś tu będzie stało na straży i no i główne pytanie, czy to jest wyjście z tego regionu w kierunku tej jaskini, wtedy co znaleźliśmy. Nie łam się, błagam cię, nienawidzę tego dźwięku, co podskakuje, mi się kontuzje z liceum przypominają. Cały ekran na czerwono zapala, dlatego tak cisnę w komentarzach do innych youtuberów zawsze jak widzę, że to robią. Się bawią w te skosy, niebezpieczne schodzenie. Wiem, że kiedyś sam sporo tego nadużywałem. Ale kurczę, aż mi ciśnienie idzie do góry, jak to widzę. No, tam taki jeden ostatnio schodził pionami na dół. Niecierpliwił się. Zobaczył chatki na dole i już kurczę go cisnęło. Więc tak, nie wiem ile nagram, czy będzie to teraz jeden dłuższy, dwa krótsze, jak szybko ogarniemy opuszczenie tego regionu, bo wiemy, że jesteśmy w stanie wyjść w strefie skażonej. Nie wiem, czy będę w stanie znaleźć tam odnóg dodatkowy na lotnisko. Nie wiem, to są takie tylko... No oczywiście, dobrze, że się przygotowałem mentalnie na to. Po co robicie takie skosy, jeżeli mam tu wyjść? Nie róbcie, przedobrzyliście trochę tą mapę, muszę przyznać. Jest ładna, czuje się tu człowiek malutki. Ale jest troszkę przekombinowana, jest za mało nagrody tutaj dla gracza. Rozumiem, że fabuła DLC, wszystko fajnie. Ale mogłoby tutaj się coś więcej dziać. Ale możemy się wspinać bez problemu. A mówię, że nie wiem, czy ogarnę, bo będę na Eurotrip ruszał w sobotę. Więc nie będzie mnie 3 tygodnie. Więc na końcu opublikuję. Zostawię takiego screena z pomocnymi linkami, gdzie zajrzeć, kogo odwiedzić podczas mojej nieobecności. Polecam weteranów zacnych.
Dobra, co nam tutaj dolega, bo tak schodzę z tematu. Skręcona kostka. Aha. Tośmy, kurczę, przygotowani ruszyli. A nie. Po prostu, za dużo było w kołowym. Przelewa się herbatami Mackenzie'emu. Huh. A już myślałem, że będzie w topa. Zawsze jakaś musi być na kanale. Będzie tutaj coś pilnować? Jakiś piksel jest, ale się nie rusza. I przede wszystkim, czy to jest to? A to nie jest? To nie jest to rozgałęzienie, ale czarny wilk pilnował przejście, ale on padł bliżej chyba. Słychać to. Pardwy. Nie padrwy. No, rozmyta wizja Mackenzie. A myśmy tu byli. No te, żeśmy kopali coś. Jak myśmy wtedy przeszli? A nie, tu chyba jest dziupla już. Błagam, żeby to była ta dziupla i żeby był napis opuść. Fajna mapa. Czy tu wrócę? Nie wiem. Jak będę chciał poćwiczyć multitasking na wilkach szarych i komicznie pogonić się tutaj z pakami, to wrócę, ale nie wiem, czy jest tutaj sens po coś innego wracać, czy zasobowo węgiel w jaskini. Dla widoków wróciłbym, dla pozostałych aspektów niespecjalnie. Widzę, że tutaj, kurczę, coś było kombinowane. Dobra. Odciąż się trochę. Będziemy znowu zerkać jak z zapasami. Dobrze, nie biorę więcej. Kurczę, pamiętacie jak zrobiłem trade-offa, ale to nie było tutaj. Zrobiłem zamianę. Wziąłem piłę. Zostawiłem siekierę. To było gdzie indziej, to było tam, gdzie znaleźliśmy ostatnią notkę Rudigera. Czy przedostatnią. I pytanie, czy dalej się chce w to bawić, bo piły i zapasy pewnie byłyby w tych punktach do kucia. A jednak czasem trzeba jakiegoś mebla walnąć i nie ma opcji piłą. Ech. Tylko, że jak ją rzucę tu, to będzie tak trochę nieoczywiście, bo mogę tędy nie przyjść. 37, energia. Kurczę, mógłbym zabrać. W jakim to jest stanie? Jaki? Stary łom, 100%. Ty jesteś stary łom. To jest stary łom, 99%. Proszę. 37, 40. No nie, to będzie cisnąć po 40. No nic, kiedyś się ucieszymy na widok tych rzeczy. Mówię oczywiście, jeżeli będziemy tędy przechodzić. No dobra, no to czas rozświetlić mrok. Musimy znowu przejść tą jaskinię. Ciekawe, czy Warczyński się zrespił. Jak to było? Bo żeśmy tu kombinowali. Jak to będzie teraz najszybciej? Chyba do światła było później. Buja tą lampą teraz. No, uderz się w głowę. Pum. Nie da się. Tak wypadła mu z ręki, się rozbiła. Intelant sprowadziło joke mechanika, że można. Kurczę, nie robiłem tutaj notatek chyba za dużo, bo. O nie. Jedno i to samo. Jak już zobaczymy, kurczę, ta rozświetlone lodowisko. No nie oznakowałem. Kurczę, jak mogłem nie oznakować? Że mnie to w dupę teraz nie ugryzło.
Dobra, tutaj zaczniemy oznakowanie w drugą stronę. Tak jest, do domku. Nie, nie mogę. Wielki wódz zarządził, że tu nie postawimy patyka. Chwała mu, chwała. Czy jakiegoś gifa zrobić? Aha, czyli tu jest taki ślepy zaułek. Dziwne, że tu kamienie nie leżą. Są jakieś kamienie w ogóle w inwentarzu? Kurczę, nie podniosę. Nic nie słyszę. Wyłączę sobie... Wrócił. Powstał. Z popiołów. Znaczy, z bryły lodu bardziej. Jesus Christ. Musiał być, kurczak, warczuś w komnacie horrorów. No jakby nie było, gdyby nie było, no. Musiało tak być. Co tu się porobiło? Myszka zwariowała. Dostała jakiś hiperinflacji. Aha, coś mi jest? Pól. I stać. Ty kurna mendo, ty. Robię to, co zrobiłem z twoim braciszkiem. Musiała być zadyma. Musiały być porachunki. Dali sobie po razie. Czym cię odszczelić? No i gdzie jest echo? Już tu powinno, kurczę... W ogóle coś pokićkali. Kiedyś były fantastyczne dźwięki, jak się oddawało strzał, szczelbą. Na zewnątrz było takie echo się niosło, konkretne. Gdzie to? Gdzie to przepadło? Proszę mi powiedzieć. Dobra, no tutaj, to, tutaj tak żeśmy szli. Pytanie, czy nie ma jakichś alter przejść, o których nie wiem, tylko czy one będą dalej, czy one będą tu, czy już minęliśmy potencjalnie? Ech. Trudno powiedzieć. Nie, tu chyba nic nie ma? Nie. To w zasadzie do wilków trzeba iść na tych mapach. Jak na razie szare blokowały przejścia strategiczne. Czarne blokowały jakieś takie miejsca, do których normalnie bym nie poszedł, to okazało się, że były. Przesmyki. Co tak kurna ciemno? Nacisnąłem dobry przycisk, zatrzymałem nagrywanie, nie? Dobrze. Ten przycisk. O, tu żeśmy jedli ostatnio, już go... Już go nie ma, już zmartwychwstał. Tędy? Po lodzie? Po lodzie szliśmy ostatnio. A gdzie się pochodnia podziała? Hej? Czemu ja emanuję rozświetlony pochodnią niczym, kurczę, świecący nosek renifera? Tu poszliśmy? Ja idę dalej lodem. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Chciałem przekręcić kółkiem, odzoomować na trzecią osobę Mackenzie'ego, ale to nie ta gra. No, to teraz wiecie, jak się czuję. Niedźwiedź z flarą w zadku, gdy my stoimy i śmiejemy się, że podpalony misia. A myśmy tu byli, patrzyliśmy się w dół i plecak. No oczywiście, kurde, pamięta, patrzcie jak pamięta. No to musimy zejść tam na odnogu niestety. Nie podnoś więcej węgla. Nie ma, nawet lepiej, bo nie świeci mi to w twarz. Bym jeszcze wiedział, jak ja to zrobiłem. Muszę obejrzeć materiał potem. Zobaczyć, czy jakaś sekwencja wykonanych czynności do tego nie doprowadziła. Tak, wydaje mi się też, że ostatnio testowaliśmy rzut pochodnią na skosach. Na chwilę skos się wyłączał. A skosy i skręcenia są naliczane jako zegar, jako timer. Timer razy kąt, po którym idziemy.
Więc upuszczając pochodnie i gasząc na chwilę skos, potencjalnie resetujemy całą formułkę. Prawym klikam nie mogę tym rzucić. Co się stanie, jak podniosę coś innego? O nie, naprawiłem. Nuda. Już świeci po oczach. Kurde, czeka nas zejście. Ale przynajmniej jest ciepło. Jakbym miał jakąś brzozówkę, to już bym zaczął się, kurczę, regenerować. Na raty jakoś powoli. No, więc wracając do Eurotripu, wracam do pracy. Czyli wracam i jestem dostępny od 22 sierpnia. A wyruszam w sobotę 3. Więc dziś nagram odcinek bądź dwa. A potem odsyłam do innych weteranów. Zostawię na końcu notkę, tak jak mówiłem już. I zobaczymy się dopiero, gdy wrócę. Trzeba będzie pomyśleć o jakimś nieszczęsnym. Nic już nie podnoszę, lecimy dalej. No dopiero kwadransik nieco ponad minął, a już żeśmy zaliczyli. Nie lada akcję. Make it on time, make it on time. Nie chciałem się bawić w marnowanie oleju w lampie. I teraz jak tu jest grane? Jestem święcie, a nawet świecko przekonany, że poszedłem prosto. Dobra, zaznaczmy tutaj. Nie, błagam, weź to do rączusi, tak. Jednej rączki, którą masz, druga się pojawia sporadycznie. Czyżby Hinterlands chociaż było konsystentne w tym, co robią, na przykład, że Mackenzie w ogóle nie ma jednej ręki lewej. Z jednej ręki Mackenzie i wspina się jedną ręką. Aha, to chyba nie ma za bardzo znaczenia, jak pójdę. Przypuszczam, że jeżeli bym polazł stąd, bym wyszedł tu. Mostem trzeba będzie przejść, może drugiego wilka nam wczyta. Co by nie, był jeden, to dajcie jeszcze jednego. Nie wstydźcie się. Pakę szarych dajcie, żeby można było się gonić po jaskini. No dobra, w takim wypadku co się stanie, jeżeli pójdę tu? No wiem, że tam żeśmy szli ostatnio. Kurczę, jeszcze jakieś rozwidlenia. To nie są rozwidlenia, są takie rozmydlenia oczu. O, tam się świeci. To znaczy, że to jest pełne przejście. Tak, na pewno tak to działa. Dobra, zmiana. Raz, dwa, trzy i siup. Już widzę się, kurczę, którzy bawią tu, a wybiorę gorszą. Znaczy, no, ma to sens. Akurat w tym wypadku wiedziałem, że mam tylko kilka dwudziestek, więc... Parę procent w ten czy we w ten nie robi różnicy. Aha. Takie wielkie nic podświetlone. Dobra. Byliśmy tu pewnie. Nie no, przecież przed chwilą. O, pamięć krótkoterminowa. Przemęczenie. Dlatego zacząłem gadać o tym, że dzisiaj nagrywam. I chyba na tym będzie koniec. Do powrotu oczywiście, rano boskie, nie myślcie sobie, że tak, żegnam się z wami, dramatyczna muzyka. To był zaszczyt. No i oczywiście skoczyłbym sobie w przepaść, żeby dodać do dramatu. Ale chodzi o to, że mam tak zarąbany kalendarz. Jeszcze druga praca teraz. Mentoring, trzeba było mentora wybrać. Stwierdziłem, że pójdę w coś, na co nigdy bym nie poszedł, bo to jest... Jedna z tych dziedzin, w których mam zero wiedzy. Sales and marketing. A co by nie? Uzasadnienie. Nie mam o tym pojęcia i chcę się tego nauczyć.
kolejne uzasadnienia, analityczny umysł, 2000 godzin w TLD, doktorat z wilków czarnych. Nie, oczywiście ja je robię, ale... Kurczę. Nakomplikowali tutaj. Dobra, to będzie ostatnia pochodnia. No i nie wiem, no i wyjdziemy w skażonej. To nie tak miało być. Chyba, że się jakieś rozwidlenie pojawi. Potrójne wskroś, nie ma przejścia. Na pewno? Jeszcze nie wierzę sobie już. Te. Na pewno przeszukane. No i mam zarypany kalendarz i po prostu nie widzę opcji, żebym siadł do grania przez następne dwa dni. Więc dziś mamy wtorek. Albo pójdzie to na raz, jeżeli zaliczymy bunkier, to znaczy, że już nie będzie kolejnego odcinka, a jeżeli nie zaliczymy bunkra, no to kolejny odcinek wypuszczę w piątek drugiego. Dobra, przejście na dom i zaczynają się widełki. Wydaje mi się, że poszedłbym tam. Pójdę tu, bo jest mniejsze przejście. Skaduj z gadula. Totalnie tutaj się błądzę. A. Tylko w jaskiniach Mackenzie ma 2,20 wzrostu. Oj. Co i znowu. Tylko co on by miał tutaj doczytywać w jaskini? Nie wiem, coś się globalnie dzieje. Fallout też tak robi. Wiem, miałem sprawdzić te spójności. Guzik sprawdziłem. Aha, tu byliśmy, czyli kurde. Zaraz tam wrócę, tylko jestem ciekaw, czy to po prostu było wokół, czy tu jest też... Martwy punkt. To jest. A tu mogło nas nie być. A byliśmy. No to już nic nie rozumiem. To są labirynty, które mnie przerastają. Dobra. Idziemy na razie ze znacznikami. Czyli rozwidleń chyba nie było potencjalnie takich, które mogłyby zrobić różnicę, czy to będzie skażona, czy lotnisko. Zakładając, że w ogóle to do lotniska prowadzi. To jest takie, kurczę, gdybanie na razie. Tata, bo Marcin powiedział coś ten desy. Aha, tu. I tu. A co było tu? Czyli jak wrócę, to w lewo. Aha, potrójne tam też. Kurczę, jak matwane. Cztery kamienie. Czemu cztery? Cztery, że co? Że... No, że... Skażenie. No i poszedłbym tam. A co się stanie, jak pójdę tu? Aha, guzik się stanie. Guzik? Tak, jest niewidzialna ściana. To nie mam pojęcia, gdzie jest przejście na lotnisko. Może w ogóle nie ma. Szedł do prawej, będę się trzymał, patrzył, czy nie ma przejścia w lewo jakoś potencjalnie. Kurczę, coś musiałem przegapić. I nie zamierzam się bawić, słuchajcie, w szukanie, kurczę, przejścia w jakiejś jaskini, to zajmie wieki. Ile jest w tej lampie? Cienko. Mógłbym ją rozwalić i odzyskać ten olej, ale... Pytanie, co dalej, co ja stąd zrobię? Już nie pamiętam tego regionu. Pewnie mgłę elektryczną dowalą. Nie wierzę, są warunki. Czekajcie, naprawię tylko to paskudztwo. Jakoś tam coś do góry w lewo. Tak dobrze pamiętam.
potem w miarę łatwo od baraku. Już coś idzie na nas. Tak, oczywiście, przecież pachniemy. Sprawdźmy coś, bo jestem ciekaw. No chodź. No wyłączył się, no co za... Ciociu, chodź tu. Ej. No dobra, to się chrzań, to ja se zjem. A teraz chcesz jeść, nie? Teraz smaczne. Nabite, nabite, lecimy. No kurczę, zeszło trochę bokiem. Jak pewien komentarz ostatnio, nie będę cytował, niezbyt poprawny, ale poczucie humoru czarne, mroczne, zaiste. Tak, 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 bo tam coś żeśmy grzebali, jakiegoś trupa. Mieliśmy znaleźć coś białego na tle śniegu, co było bardzo genialnym pomysłem Hinterlandu. Noż ty! Chcesz mnie wykończyć? Ja muszę Rudigera znaleźć kolejny ten. Noż, co za... Jaki nieprzyjemny obszar. Ha, tfu. Tu ostro pod górę? Jak to było? Chyba nie wiem, czy tam się wygra mol. Może jest jakieś przejście, tylko... Nie pamiętam. Najwyżej się w baraku, kurczę, zbunkrujemy. Dobra, chrzanie, to boję się tu tak łazić, otwarty. Wkurzyły się, bo zjedliśmy mięso. Zrobiliśmy im trolololo, nosa im utarliśmy. Tylko się nie połam tutaj znowu. Co? Co ci przerwało? Te skosy to naprawdę mi generują poziom stresu. Jakoś tak generalnie się bardziej mędowate te skosy zrobiły. Jest pytanie, czy siąść na barak, czy od razu o, ognisko, lotnisko? Przystanek na... Tak, ognisko, drinki, lecimy dalej, jest okno pogodowe. Działamy. Kurczę, kondycja spadła. Ten... Poszatkowały nas. Niech zgadnę, kurczę, opaska i temek limited edition. Poszatkowany. Buty i gacie. Come on, no dalej. Wcale nie podniosłem dużo węgla. Wstyd. Dobra, i tu zrobimy taki manewr. A to za chwilę, jak się zaczniemy ogrzewać. Dużo gramy? Jeszcze go patyczkami. 7 stopni. Żeby więcej było, bo się to zaraz zmieni. Okno pogodowe nie będzie trwało wieki. Dobra, co możemy sobie przyrządzić? Tak, to zrobimy osobno. Bulion mogę podgrzać. Ale kalorie stoimy dobrze. Na razie nie będę tego robił. Więc tak, wypijmy. Sprawdźmy zapasy. Nie pij do końca. W takim wypadku zrobimy tak. Sześć drinków na start do testów. Zimne? Nie, 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 nie. Ma być ciepłe. Dobra, spalenie. Spalenie, 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 spalenie i spalenie. Zgaduj, zgadula. No idziemy. Napijemy za pochodnie, mamy w baniaku
cieplusi, drinusie i póki się wiatr nie zerwie, to są warunki, dlatego się nie zatrzymuję na serwisowanie Mackenzie'ego. Powinienem mu zdrowie, kurczę, wygenerować się, zatrzymać, ale póki są warunki, to się nie zatrzymuję. Aczkolwiek, jak nas coś jumpnie teraz... Ech, ta łazęga będzie niestety jojczyć całą drogę. Kurczę, dwie kostki. Musiałbym się zatrzymać i coś zniszczyć. Kurczę, skarpety. No nic, trudno. Będziesz jojczał. Chociaż nie wiem, ile wytrzymam tego jojczenia. W pokoju już 29 stopni. Rewelacja. Tu gazik, trzeba pamiętać, że jest fasolkowy, się unosi w powietrzu. Kurczę, czy jednak się nie wycofać na... Kurde, ja tego tak nie obejdę sobie. A kurczę, z kostką? To są ostatnie chwile, żeby iść. Ech, będę tego żałował. No nic, zatrzymujemy się, będą dwa odcinki w takim wypadku, wszystko na to wskazuje. Ja sobie szczelę przerwę po tym odcinku i włączę klimę na chwilę, bo idzie zwariować, wścieknę się tu zaraz. Myślałem, że się wystudzę TLD, ale ten efekt psychologiczny nie działa. Szkoda, bo mam nagrzane drinki i był plan i teraz, kurczę, będę tu kiblował, bo ta łazęga się połamała. Pytanie, czy będą jakieś szmaty odłożone. No tam jest powrót. No, będziemy musieli ciałka położyć spać. Zielona herbata odpalimy od... Kurczę, będzie trochę cienko z drewnem, ale... Tylko zielona herbata, żeby się szybciej zregenerował. Chłopina. O, o. Jak będę naciskał lewo-prawo? Myślałem, że będę w stanie wylosować jego jojczenie częściej, ale chyba nie. No dobra. Co my tu zostawiliśmy? Hehehe. Nic tylko mieszkać. Szmaty są. Kurczę, paliwo do lampy. Ile tego jest? To powiedziałbym, że kopalnia jest kopalnią cenności. Lepszą niż ten obszar górski. Cicho bądź. Dobra, pokażcie, co on zrobił za szkody. To nie liczy się. Kurczę, budki spadły. Nie jest fatalnie. Chyba szare kąsają w głowę tak bardziej. To by trzeba było serwisować, bo to spadło trochę do żółtej strefy, że tak powiem. Ponieważ wszystkie staty są białe, to zmarnujemy tutaj... Zmarnujemy. Zainwestujemy tutaj mądrze czas. Zezłomujemy te buty. Naprawimy zaraz, tylko czy ja nie potrzebuję. Co to? Eskimoskie. Suszona skóra. Fuh, myślałem, że jakieś jeleniny będą potrzebne. Zrobimy tą zieloną herbatę szybko. Albo dwie. Skąd przyjdzie wiatr? No już się zmienia pogoda. No, widzę, że tu coś działaliśmy kiedyś. W środku był węgiel, więc jak coś możemy wrzucać. Chociaż węgiel bym oszczędził. Zobaczę, czy jakiegoś tam z odzysku nie było jeszcze. W razie jedno chyba i tak wystarczy. Zrobimy tak. Bo to trzeba będzie zmaksymalizować odzyskanie kondycji Mackenzie'emu. Więc zrobimy dwie herbaty. Zakładając, że... Aha. Mamy trzy. Ho. Działaj szybko, bo to się zaraz skończy.
Woda jest odłożona, jakiś kot tam miauczał z tyłu przed chwilą. Czy coś jeszcze musi się tu robić? Nie. No, 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 no. Jeszcze się połam tu pod domem. Mogłem tu zabrać pochodnie, ale chyba jeszcze coś będzie widać. Takie ochronne też. Kurczę, ile narzędzi. To tu mógłbym słopał co robić. Piła czy siekiera? Czy też piła dobra na tak zmrożone truchła. A chyba tak samo dobra jak siekiera tak naprawdę. Co to tu robi? Kto tak brzydko odłożył? No dobra, dawać buty czy rękawice? Rękawice. Widzę owsiankę. Zabieram. Zostały jakieś bandaże? No to wiem, że mieliśmy tutaj niedobory, ale to będziemy zaraz wszystko wytwarzać. Woda utleniona, nie używaliśmy, nie mieliśmy zakażenia. Dobra, lecimy. Ile to zajmie? 10 minut? Kurczę, w porównaniu do butów. No pokażcie jeszcze staty. 2 do 2. Potencjalnie przy setce. Przy masie większej niż taktyczna. Ale tu miało więcej wiatrochronności. Taktyczne 7% było. I minus 1 do sprintu. Patrz, jak zapamiętałem ładnie. No dobra, trudno. Niszcz. Szatkuj to. A zahaczyliśmy jakiś gazik, rozumiem. Czy będzie jeszcze na tyle jasno? Kurczę, będzie trochę na styk. Godzina 7. Lecisz. Tada! 100%. 31. To chcieliśmy zobaczyć. Co bym zrobił? Najchętniej, nie ukrywam, poszedłbym już spać. Z jedną herbatą i potem to powtórzył, wymęczył go znowu trochę i znowu poszedł spać i może bym dobił pasek do końca. Ugram 7 godzin, myślę, w śnie teraz jakoś. Kalorie się zgadzają. Muszę zostawić lekki zapas. Oczywiście kołowe zwariowało. Dobra. 7 godzin. Gdzieś tu było spanie. O nie. Gdzie? Śpiwór. Dobra. Widzimy się za 7 wypite. Lepszy odpoczynek. Dobra. No, mogło być lepiej. To niestety śpiwór. To nie jest 26 do 28 łóżko, to jest chyba 18 tylko. I to przy, mówię, przy 9 czy 10 godzinach. Więc nie wygląda to za najlepiej. W takim wypadku, że mogę coś skraftować. Wyruszymy jakoś popołudniem, nie będę... Zresztą i tak chyba pogoda będzie trzymać. Nas tutaj na chacie. Nie wiem za bardzo co ze sobą zrobić. Dobra, zanim zacznie tracić zdrowie, daj mi zieloną. Tankuj do końca. Śpiwór tak, 4 godziny ugramy snu. Próbuj 5. Gdyby były brzozówki. No kurczę, nie lubię tego paska, jak nie jest na full. Widzicie, dwa wilki. Dwa wilki i mogę mieć potencjalnie problem, ale zobaczmy, jakie są warunki w takim wypadku. I zróbmy jeszcze sobie bandaże, bo się wykrwawimy na amen.
Zrobię więcej. Jakby była znowu sytuacja z połamanym Mackenzie'em. Czy ja chcę coś stąd zabrać? 36, jesteśmy 2 kilo lżejsi. Zrobimy tak, na pewno zatankujemy lampę. W jakiej ona jest kondycji? 76, nie będę się bawił w serwis lampy. Nie mam czasu na to. Co jeszcze bym zabrał? Jak nas poszatkują wilki? No już nie będzie żadnych zapasów tutaj. Szmatek. Idźcie w takim regionie, co możecie począć. Pociąć to. Tu coś było. I to tak było, było. Zabieram, kurczę. Biorę piątkę. Fajne buty. Jedną florę wezmę. Małe paliwko do lampy. Naboje kiedyś będziemy zbierać. Skóra jest, słuchajcie. A szmatek nie ma niestety. No, całkiem zacne. Dary tutaj są. Givera kolejna. Jeszcze więcej ammo. W jakim stanie to jest? 100%. Dobra, ty jesteś too heavy. Z dwoma będziesz chodził? Jak taki wiedźmin westernowy? Myślałem, że Revo będzie tu leżeć, bo bym się przesiadł na Revo. Jednak jest ciężka kobyła to broń. Chciałbym wariant znaleźć. Mamy wariant jeden w przybrzeżnej, w garażu chyba. Jak warunki? Dupa, nie warunki. Panie, gdzie ja będę szedł w taką widoczność? Coś bym ugrał. Tam coś, tory, gaz się pojawi, się pogubię, zacznę łazić wokół. No, to będę się tutaj błąkał, słuchajcie. Dobry moment, żeby zrobić przerwę, ogarnąć klimę, włączyć na chwilę i się zamelduję w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej będzie to w piątek. Tymczasem podobało się, nie podobało się, wiecie co czynić. I zapraszam tutaj do weteranów podczas mojej nieobecności. Do zobaczenia 22 lub później. Trzymajcie się. Adios.